Tak 16 stycznia 2013 roku samorząd województwa świętokrzyskiego przejął od ministra Skarbu Państwa uzdrowisko Busko-Zdrój. Rok po komunalizacji placówki władze spółki podsumowały 12 ostatnich miesięcy jej funkcjonowania. Bilans zdecydowanie wyszedł na plus. Okazuje się, że publiczne nie zawsze musi okazywać się mniej konkurencyjne, w tym wypadku lepsze, około 30% wyniki finansowe, w przypadku Buskowianki nawet 900%, także niewątpliwie w Busku, w Buskowiance, w uzdrowisku tkwi bardzo duży potencjał, chcemy to rozwijać. Oprócz ponad dwukrotnie większego zysku w porównaniu z rokiem 2012 zwiększyła się także ilość kuracjuszy i tym samym wykonywanych zabiegów. W 2013 roku Buskie Uzdrowisko odwiedziło o 1300 osób więcej niż rok wcześniej. O 1 000 000 zł wzrosła także sprzedaż produkowanej przez spółkę Wody Buskowianka. Z całej analizy wynika, że zostały zrobione duże zmiany, jeżeli chodzi o strukturę i strukturę zakupową, przede wszystkim dotyczącą materiałów do produkcji, jeżeli chodzi o organizację pracy przy produkcji Buskowianki, bo tutaj nie mamy do czynienia z taką sytuacją, gdzie ograniczeniem kosztów udało się wygenerować zysk. Podczas spotkania przedstawiono także plany na najbliższe 12 miesięcy. W tym roku będziemy kończyć modernizację pawilonu C, przenosimy administrację ze szpitala uzdrowiskowego Krystyna na zaplecze uzdrowiska. Będziemy też również przenosić pralnię, zakład transportu samochodowego. Być może już wypracujemy koncepcję i dokumentację na przeniesienie Buskowianki na pobliską bazę Wełecz. To nie wszystkie z planowanych inwestycji. Za przeszło 6 milionów zostanie odnowionych także 12 budynków o łącznej powierzchni blisko 25 tysięcy metrów kwadratowych. Umowę na dofinansowanie termomodernizacji podpisali przedstawiciele zarządu województwa oraz prezes uzdrowiska. Termomodernizacja obiektów, które obejmie 12 obiektów uzdrowiskowych z dofinansowaniem 3 miliony złotych, całość zadania 6 milionów 170 tysięcy, ale przede wszystkim ważne będzie tutaj zmiana wystroju, poprawa właściwości termomodernizacyjnych, wymiana systemów grzewczych. Termomodernizacja pozwoli zmniejszyć koszty ogrzewania o blisko 30%. Komunalizując uzdrowisko, zadeklarowaliśmy, że wszystkie wypracowane tutaj na miejscu pieniądze będą przeznaczone na rozwój, czyli na inwestycje, ale również, co ważne i dzisiaj to podkreślaliśmy, stopniowe wyrównywanie pensji, które tutaj są bardzo niskie, do średniej krajowej. Także to jest taki sygnał, który powinien cieszyć również tę 700-osobową załogę. Jak szacują władze spółki, dzięki prowadzonym inwestycjom, w tym między innymi rozbudowie pawilonu Szpitala Krystyna, do końca tego roku uzdrowisko zwiększy swoją ofertę o blisko 100 miejsc.